Już jest wszystko gotowe, pełne skupienie. Gotowość w oczach też widzę. Zaczynamy w takim razie, Damianie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy Górnik Zabrze zagra w Lidze Mistrzów, ale niezależnie od tego oferta od Lecha czy Legii nie byłaby teraz dla mnie żadną atrakcją. No, dzień dobry, ciężkie pytanie. W tym momencie jesteśmy liderem, tak więc myślę, że nie. Tak? Nie? Nie. Lubię śpiewać, gdyby nie piłka. Byłbym drugim Zenkiem Martyniukiem, to moja bajka. Tak. Pytanie o moje relacje z Michałem Probierzem to jedna z niewielu, a może jedyna kwestia, która jest w stanie podnieść mi ciśnienie. Nie. Jednak czuję, że ze mną w składzie Krakowia zajmowałaby znacznie wyższą pozycję w tabeli. Nie. Piłkarsko moja historia z Białymstokiem to zamknięty rozdział. Nie zobaczycie mnie w barwach Jagiellonii. Tak. Nie podobał mi się pomysł transferu do Wigier, nalegał na to tata, przez co nawet doszło między nami do małej kłótni. Tak. Podczas zgrupowania reprezentacji Polski interesowało mnie dosłownie wszystko, także to, co je Robert Lewandowski. Zdecydowanie tak. Swoją drogą, powołania od Adama Nawałki to dla mnie kłopot na uczelni. Na uczelni tak. W Górniku mam najlepiej ułożoną lewą stopę. Wykonywanie rzutów wolnych powinno być zarezerwowane dla mnie. Tak. Na treningu mógłbym spędzać całe dnie. Jedyny powód, dla którego czasem śpieszę się do domu, to Chiki, moja sunia. Tak. Dla miłości, i nie chodzi o miłość do pogoni, chciałem podpisać kontrakt w Szczecinie. Tak. Korzystam z Instata częściej niż nie jeden komentator. Tak. Mam w sobie coś z samotnika. W szatni nie jestem i chyba nigdy nie będę duszą towarzystwa. Tak. Królem strzelców zostanie Igor Angulo. Tak. A ja zakończę ten sezon z double-double. Nie. Gol w reprezentacji to kolejny punkt w moim planie. Nie. Do gry w mocnej lidze zagranicznej potrzebuję już tylko podszkolić język angielski. Nie. Jestem poukładanym bałaganiarzem. Mam doskonale zorganizowany plan na karierę, ale za nieład w mojej szafce w szatni nieraz wisiała już nade mną kara. Tak. No to może ostatnie takie dodatkowe. W wywiadach bardzo często, może za często, używam słowa gdzieś. Pomidor. Mamy i pomidor. Wykorzystał na koniec, bo, ale dzisiaj nie zwróciłem na to uwagi, żebyś często używał słowa gdzieś. Powiem szczerze, ja też nie zwróciłem jeszcze na to uwagi. Być może tak jest. Być może.